lubisz spędzać wolny czas? Ja uwielbiam spędzać czas z moją rodziną. To jest dla mnie podstawa. Nieważne jest nawet gdzie, ważne jest, żebyśmy byli wszyscy razem. Uwielbiamy kino. To w ogóle namiętnie, wszyscy w czwórkę. Uwielbiamy nowe restauracje, nowe smaki, ale też uwielbiamy rowery, spacery po lesie, nasze psy. Kochamy podróże, więc dla nas najważniejsze jest, żeby razem. Nie wiem, czy mam jakby dobre informacje, ale też chyba bodajże twoi rodzice mają stadninę koni, tak? I często tam jeździsz? Nie, znaczy moi rodzice mają dom i obok domu mają stajnię i w stajni są konie. Ja jeżdżę tam często ze względu, może nie tak często jak kiedyś, ale ze względu na to, że moi rodzice tam są. Ja bardzo jestem rodzinną osobą, bardzo związaną z moją rodziną, Radosław ze swoją zresztą też, bo wszyscy razem bardzo lubimy spędzać czas, stąd też Święte Wielkiej Nocy spędzimy razem wszyscy, czyli moja rodzina, Radosława rodzina, wszyscy razem w Norwegii i tam będziemy spacerować na fiordach i spędzać ten czas razem. Czy twoi synowie mają właśnie jakąś taką chrapkę na jazdę konno? Nie. Nie uczyliście jeszcze, nie próbowaliście? Czy? Próbowaliśmy, ale ewidentnie konie to nie jest pasja moich synów. Dla nich zdecydowanie nie jest to też niestety, na czym ubolewa Radosław, piłka nożna. Chłopcy ewidentnie poszli w stronę tenisa i golfa i to są takie dwa sporty, które bardzo lubią, a oprócz tego są niezwykle utalentowani plastycznie. Stanisław ma na swoim koncie już parę konkursów plastycznych wygranych i Tadeusz teraz również wygrał jeden z konkursów organizowanych przez czołowego producenta, nie, to był Stanisław, a Tadeusz wygrał konkurs organizowany przez producenta samochodów na samochód marzeń. Więc my, i to nie jest tak, że my ich zgłaszamy, czy chcemy, żeby oni sami się zgłaszają, to jest ich ogromna pasja, więc tak właśnie spędzamy czas.